im bardziej gospodarka chińska będzie uzależniała inne państwa od siebie, tym bardziej będzie mogła drukować ten tak zwany pusty pieniądz, bo to będzie pusty pieniądz, ale będzie miał dodatkowe ubezpieczenie w złocie i to będzie budowało jego wartość. Jak pan w tej sytuacji odbiera właśnie politykę Narodowego Banku Polskiego, który też właśnie do 20% chce zwiększyć udział rezerw złota, tak? Właściwie udział złota w rezerwach NBP. Cóż, taką decyzję tylko trzeba pochwalić. To jest bardzo dobre podejście. Powiedziałbym tak, oczekiwane w Unii Europejskiej, w strefie nieoficjalne oczekiwanie, że te państwa, generalnie strefy euro i te, które kiedyś będą wchodziły, a Polska jest jednym z nich, że będą miały pewien parytet zachowany i to będzie budowało wiarygodność nas jako Europy, jako państwa, ale kiedyś docelowo, bo kiedyś do tej unii monetarnej wejdziemy, czy to będzie 5, 10, 15 lat, ja tego nie potrafię powiedzieć. Na pewno dzisiaj nie, ale kiedyś tak. I mając tą wiarygodność, mając tą polisę ubezpieczeniową, my będziemy po prostu oceniani ratingowo bardzo wysoko tylko z tego tytułu. Będziemy umieli i umiemy zadbać o siebie, o tą polisę, którą powinniśmy mieć. Pan zadał bardzo dobre pytanie. Dlaczego złoto? No z tego tytułu, że mamy dedolaryzację świata. Dolar jako główna waluta rezerwowa z roku na rok przestaje być główną walutą rezerwową, czyli Chiny to idzie w kierunku juana, być może wyjdzie kolejna waluta, tak jak miał być złoty dinar Kaddafiego, będzie stwarzała bardzo duże napięcia na polu monetarnym, co będzie skłaniało do poszukiwania tych bezpiecznych przystani i bezpiecznego takich safe havens, tak? I to jest złoto, między innymi. Biorąc to pod uwagę, warto mieć własną walutę? Dla Polski dzisiaj to jest najlepsza możliwość, mieć własną walutę. Żebyśmy nie mieli tej waluty, to decyzje podejmowane na przykład, żeby ratować sytuację we Włoszech, powodowałyby, że te decyzje nie byłyby dobre dla nas i odwrotnie. Więc w grupie, w takim klubie państw powinna być zasada. Zwróćcie Państwo uwagę, my mamy cztery warunki, których nie spełniamy, jeżeli chodzi o wejście do strefy euro, bo żadnego z nich nie spełniamy. Komisja Europejska to potwierdziła. Więc w tym klubie państw kilkanaście z nich nie spełnia tych warunków, będąc w tym klubie. Czyli na czas wejścia spełniali, dzisiaj nie spełniają. Więc dobrze by było, żeby tam też odbyło się takie dostosowanie, tak, tych państw, które tych warunków nie spełniają. Skrajnie nie spełniają, ale są w strefie euro. I wtedy, jak te warunki będą porównywalne, nasza konkurencyjność i bo to głównie chodzi o siłę nabywczą i konkurencyjność, dwie rzeczy, będzie inna niż jest na obecnym poziomie, to wtedy tak, rozmawiajmy o tym klubie. Mało kto sobie zdaje sprawę, ale Polska za Chinami jest na drugiej pozycji, jeżeli chodzi o podniesienie standardu jakości życia, bezwzględnie. Czyli Chiny są na pierwszej pozycji, ale my jesteśmy na drugiej, na świecie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ taka duża gospodarka, duża, dobra dla nas, bo partnerska handlowo, jak niemiecka, ona jest na pozycji 35. Gospodarka amerykańska jest na 24. Irlandzka, jedyna w pierwszej dziesiątce, jest na pozycji 7. My jesteśmy na pozycji drugiej. Mamy naprawdę gigantyczną przewagę wynikającą, bo o czym mówi ten indeks? Ten indeks mówi, że polska gospodarka może bardzo łatwo przystosować się do zmiennych warunków otoczenia, a takie mamy.